Hej, siamano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy przygody Larego Larsona Laffera, czyli tego małego zbreźnika, który ma zawsze ochotę na intymne igraszki. Dotarliśmy do bazy ruchu oporu. Spójrzmy na nasze zadania. BJ jest gdzieś w tunelach biegnących pod New Lost Wage. Muszę go znaleźć. Muszę znaleźć przemytniczkę w tunelach biegnących pod New Lost Wage. Wejście do ciemnej sieci znajduje się w tunelach biegnących pod New Lost Wage. Może ktoś w siedzibie pomoże mi je odnaleźć. Kryptowaluta. Czyli mamy kilka zadań do wykonania. Spróbujmy porozmawiać z tymi wszystkimi postaciami, a potem dopiero się rozejrzymy po tym pokoju. Faith. Yes? Możesz powtórzyć plan? Mogłabyś znów objąć kierownictwo nad Prun. You could be the head of Prun again. You know, seeing these rooms again, I mean, not these smelly underground rooms, but the tower itself. I've left all that behind me. This isn't my life anymore, Larry. I've deliberately kept myself in the shadows all these years. BJ's shadow, because I had no choice. I just want to leave this whole damn tech industry behind me. Wszystko w porządku, wyglądasz na przygnębioną. Are you okay? You seem so down. I'm not down. I just know pretty well what I don't want anymore. Is there anything I can do to cheer you up? No, just leave me alone. Okay. Okay. Planu nie chcemy słuchać ponownie. I'll leave you alone. Thank you. Dobra, mamy Nari. Hey, Nari. Możesz mi przypomnieć plan, dlaczego Wang ma złoty kolt? Why does Wang have a golden colt? It's one of the more harmless things he has. You really don't want to know what else I found in his office. Oh, I think that'd be interesting to hear. No, even you couldn't possibly begin to imagine. Even worse than a unicorn in the... Much worse. Pamiętasz, gdzie zamknęłaś BJ-a? Do you remember where BJ was locked up? It was a prison cell beneath Prun. Getting there was rather complicated. Let me see if I can piece it back together. Anyway, at first, I went north and ended up coming out of a door from the north. I never turned around and went straight back through the same door. I went in each direction twice, but the second time in the same direction was only after I had already gone once in each direction. Oh, I almost forgot the most important thing. Never, ever go counterclockwise. I'll give it a try. Okej, dobra, to było dość skomplikowane, ale później sobie to rozrysuję na kartce i mam nadzieję, że jakoś tam trafimy. I co w tym trudnego? And you call that complicated? Then you won't have any trouble finding it. Dobra, możesz przypomnieć mi plan. Skąd wytrzaśniemy adapter? What are we gonna do with the adapter? Miss Faith established three laws of sex robotics at Prune. First law, a Pi-bot must always be sexy. Larry, first law, rule number one, a Pi-bot may not harm a human being. During sex? That's implied. Second law, a Pi-bot cannot buy stock. Good rule. Third law, Pi-bots cannot exchange information with each other. That's to prevent Pi-bots from forming a network. And I'm afraid Wang wants to do just that. So we need the adapter to... To connect our manipulated Pi-bot directly to the central Pi-bot and thus transmit the virus. How does a female-female adapter work? You should know what a male-to-female adapter looks like. You got that right, baby. You don't want to know how many things I've adapted myself. Just like that, but on both ends. Wow. You'd have to be pretty flexible. Co to jest ciemna sieć? What was that darknet thing? Don't you know what the darknet is? Jest ciemna, przypomina internet. Nic. Nothing. Then let me refresh your memory. The darknet is a disreputable and dangerous place. As illegal as it gets. It's where you go to get the things you need that aren't available anywhere else. Now things are getting interesting. You shouldn't get caught doing it, though. How do I find it? You will need to go through Tor to get into the darknet. And how do I get there? It's pretty complicated. As a matter of fact, that's not so easy to do right now. At least, not since El Comandante scribbled his crazy stuff all over my directions. But you're a resourceful guy, Larry. In the darknet, you don't pay in dollars. You pay in cryptocurrency. The Clickcoin cryptocurrency has really skyrocketed recently. It's now accepted everywhere. You need a wallet for that. Here.
I've already created a fake account with a large amount of funds for you for the wallet. To get the money, you have to go to the crypto cash machine in the tunnels, but it has a defect. The smuggler was supposed to bring the spare part. Find her and install the part. Then you can withdraw the cryptocurrency from your wallet, so go and buy the adapter on the darknet. Robi się. To wszystko. Możesz powtórzyć? That's it? Yes. You get the spare part from the crypto cash machine from the smuggler. She chose the ladies' room as her secret drop-off point. You'll have to look for it in the tunnels. Okej, czyli po raz kolejny będziemy musieli udać się do tunelu, do tego labiryntu. Nie lubię tego w tej grze. Przypomnij mi, jak znaleźć ciemną sieć. O co chodzi z tą kryptowalutą? What's the deal with this cryptocurrency? I don't know exactly who's behind it. Supposedly, the people have their headquarters in a secret place far away. They must be real geniuses. They're kind of weird. I beg your pardon? Nothing. Co wiesz o tej przemytniczce? What can you tell me about the smuggler? I'm worried about her. She should have been here by now. Maybe she was followed and had to go into hiding. How will I recognize her? You'll know her when you meet her in the ladies' room. Czyli musimy znaleźć damską toaletę. No okej, okay, na razie. See you later. See you later. Nari dała nam portfel do kryptowalut. The wallet's empty. Too bad. Wirusobot. I'd rather not get involved with that kind of technology. Wygląda jak Terminator. Lefty. Lefty! Lefto! El Comandante! No niech mu będzie. Naważyłeś już rewolucyjny full. Have you brewed a revolution beer yet? Not yet, but I already have many ideas for it. I'd like to combine the typical taste of new lost wages with an exotic touch. Pineapple? No. It's a very special kind of cactus that I discovered at Cancun. Did you get it from El Rey? Oh, you know this cactus? Only too well. Kto w ogóle mianował cię przywódcą rewolucji? Who made you the leader of the revolution anyway? Nari. Też tu jestem. Nari to zdolna kobieta. Twoje piwo rzemieślnicze wypaliło mi bebechy. Your craft beer cauterized my guts. Ah, that was the old recipe. The new one probably leaves nothing behind except a hole in the ground. Anyway, I'm the one who knows the tunnel system under new lost wages like the back of my hand. In other words, you've always been smuggling stuff down here. That was self-defense against the authorities. I've always been a revolutionary, so to speak. No, more a petty criminal. Gdybyśmy tak wzięli sobie Leftego jako naszego przewodnika po tunelach, to by było fajne. Od kiedy palisz? When did you start smoking? I don't really smoke. But you are. The revolution requires many sacrifices. Yeah, but does it have to be the air we breathe? Serio? Potrzebujesz opaski na oko? You really need the eye patch. My girlfriend thinks it makes me look dashing. You have a girlfriend? Hopefully you're not talking about that broken robot back there. Would that bother you? A little. Jak trafiłem do ciemnej sieci? How did I get into the darknet? It's not easy, Larry. The darknet is even harder to find in these tunnels than the HQ. You need perfect, absolutely infallible directions. So tell me. Larry, I'm not a man of many words. I'm more a visual guy. The motto of my sex life. Too much information. Co jeszcze mi powiesz o ciemnej sieci? What else can you tell me about the darknet? Not so loud, Larry. You don't want to talk about the darknet. We're deep underground, Lefty. They have ears everywhere. What exactly do you have to do with the darknet? Larry, you may think I'm a simple bartender, but the truth is, I'm... Psychologiem, kopaczem tuneli, kiepskim barmanem. Tunnel digger? No, Larry. I'm an entrepreneur. What kind of manure? Businessman, Larry. I'm even a serial entrepreneur. I don't understand a word you're saying. What is that supposed to mean? I've founded tons of companies and they all went bankrupt. But to start those companies, I had to get a ton of material from dark sources. The darknet. Exactly. The things you can find there, you can't even begin to imagine. Now that just makes me more curious than ever. Czyli czarna sieć to coś w rodzaju darknetu. Okej. Na mnie pora, rewolucja nie będzie czekać.
I have to go. The revolution will not wait. Porozmawialiśmy z wszystkimi postaciami. Teraz warto się tutaj rozejrzeć. Może znajdę jeszcze jakieś przedmioty, które będę mógł podnieść. Na przykład karta dostępu Prun. Okej. Znak. It's a sign for the ladies' room. Why is it lying here? No właśnie, skoro znak damskiej toalety tu leży, to jak ja znajdę damską toaletę? Skąd będę wiedział, że chodzi o to pomieszczenie? Do tunelu. Policeman. Hello? What is it now? Czemu wciąż tu stoisz? Why are you still standing back there? It's my job. What is your job? Bouncer. Nobody does it better than me. So, assuming it's a door with a slot like this. And what's the password? None of your business. Hey, I'm already in. You can tell me now. True enough. It's storefront unpaved. I don't get it. You don't have to. Hasło brzmi olewał. Wcale nie jesteś taki przystojny. I don't think you look that good. Really? Should we put it to a vote? I can come out if that's the way you want it. That's all right. It's better if you stay back there. Czemu dołączyłeś do rewolucji? Why are you part of the revolution? Because I'm committed to law and order. But this is an underground movement. There's a difference between legal and legitimate. I have to admit, I really didn't think you had it in you. Wiesz coś o ciemnej sieci? Do you know anything about the darknet? I don't deal with cybercrime. The internet is full of shady characters. Anyone who uses the internet probably plays violent video games too. I prefer to arrest my criminals on the street. Już sobie pójdę. I'll just be going now. No dobra. Czyli nie pozostaje nic innego jak wrócić się do tunelu, tak? Jedyna nasza droga. Wait. I just had to walk through that door to get here? That's so totally complicated. Przez które drzwi? Czyli nie będę musiał już błądzić, żeby się tam dostać. Drzwi. Locked. I'm sure that card reader is for this door. No mamy kartę dostępu, kartę Prun. Now I've unlocked it. Okay. Droga wolna. O! Kable. Skrzyneczka. Prawdopodobnie z bezpiecznikami. Jest też winda. It's locked. It's locked. It doesn't work here. Do windy w taki sposób się nie dostanę. Wow! A cóż to takiego? Czytnik dłoni. The scanner won't accept my magnificent hand. Czyli albo będziemy musieli kogoś tutaj przyprowadzić, albo będziemy musieli komuś odciąć rękę. The door won't let me through. This is not the first door I've ever seen in my life. Już w jednej gierce tak było, nie? Że odcinaliśmy dłoń komuś. Albo to oglądałem jakiś let's play? Nie pamiętam. Czy to nie było czasami Don't Escape? Chyba tak. Bateria. Pretty heavy. It must be loaded. Zardzewiały zamek. Unfortunately, I can't just yank it off. It's not rusty enough. The rust hasn't quite eaten through the metal yet. Będziemy potrzebować Coca-Coli. That can't be connected like that. O. Kryptowalutomat. Mamy portfel. Zablokowane drzwi. Not working. There's still something missing. I like normal cash machines much better. The machine has an opening where you can insert something. You have to put something in there, but it sure isn't gonna be my hand. Those two things won't work together. The machine still isn't working. I think there's still something missing. Czegoś mu brakuje.
That's fine, just the way it is. That won't help. Okej. Czegoś mu brakuje. I wydaje mi się, że musimy spotkać się z tą osobą w damskiej toalecie, żeby coś dostać, żeby móc to włożyć. There's no way I'm gonna open it like that. Deduction. That's the way into the factory. Czyli nic więcej na tą chwilę zrobić tutaj nie mogę. Okej. No trudno. Musimy udać się z powrotem do tunelu. I teraz tak. Musimy znaleźć BJ'a według wskazówek Nari. Musimy znaleźć też damską toaletę. A w jaki sposób ją znaleźć? Nie mam zielonego pojęcia. Do labiryntu. Drzwi na północ. Czyli tak, mamy flegmę, mamy światła. Mieliśmy pociąg, czyli nie możemy iść na południe. Mamy flegmę, nie możemy iść na zachód. Nie możemy iść na wschód. I mamy też światło. Czyli wychodzi na to, że musimy iść na północ. Dobra, po raz kolejny mamy flegmę. Mamy dwie beczki. I mamy mysz. I żadnego dźwięku w tle. Flegma, nie możemy iść na wschód. Dwie beczki. Nie możemy iść na północ, ani na południe. Czyli wychodzi na to, że musimy iść na zachód. Jest też znak. I mysz. Gdzie jest mysz? Tutaj. Na zachód. Nie możemy iść na zachód. Okej. No dobra, może po prostu musimy się pokręcić bezcelowo. Wait. Haven't I been here before? Jednak nie. Jakieś znaki szczególne? Chiński znak. I żadnego dźwięku. No i czerwona lampa. Czerwona lampa sugeruje, że nie możemy iść na zachód. Chiński znak sugeruje, że nie możemy iść na południe. Czyli musimy iść na północ. Znowu mamy chiński. Miłość, mysz, znak, flegma, światła. Auto. Miłość, nie możemy iść na północ. Znak, nie możemy iść na południe. Mysz, nie możemy iść na południe, na północ. Samochód na północ. I co tam jeszcze było? Światło czerwone, tak? Zielone. Kurde, znowu nie wiem, gdzie mam iść. Praktycznie wszystkie te znaki mi sugerują, że ja nie mogę się nigdzie udać. There's a sign missing. There's a sign missing. Brakuje znaku? Poczekajcie. Oh, apparently this is the way to the ladies' room. That's a surprise. To było proste. I know I shouldn't go in there, but we have to think more diversely. What? No comment, Pi? Oh, I forgot that she... Hello? Who are you? That depends on who you need me to be, sweetie. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że gra mi się troszeczkę zbugowała. Jesteś przemytniczką? Are you the smuggler? Ooh, honey. Do you want me to do illegal things with you? I think I'll decide when the lights come on.
talk. Aussie, you do remember me, Ducky. Well, let's just say no. It's better we just don't say anything about what went on in New Lost Wages jail. But we jailbirds sure had our fun. Didn't we? No. I mean, we're really not gonna say anything about it. Czemu stoisz w cieniu? Why are you standing in the shadows? Larry, please! Look at all those glaring lights. You can see all my little problem areas. Besides, some of the stuff I like to do is better done in the dark. Okay, let's get down to business. Darling. Exactly. So you smuggled in something I need. Something to fix that weird cash machine for that thingy cryptocurrency. Cryptocurrency. Something like that. Just to be safe, I stashed everything in a place that's extra secure. W poszewce sukienki, we włosach. Błagam, powiedz, że to nie jest to, co myślę. Please tell me it's not where I think it is. I really do hope we're thinking along the same lines. So it seems the time has once again come for my cavity search! Can't you just get it all out by yourself? I'm a smuggler, not a contortionist. Besides, I know you love it, sweetie. I just hope your hands are warmer this time. Oh, let's get this over with. There's nothing there. Oh, you're headed in the right direction. Oh. Yes, getting warmer. So are your hands as well. Got it. What's this? How is this supposed to help me with the cash machine? Oh, that's my backstage pass for the Lady Gaga concert. And believe me, I was so backstage, honey. Well, at least it's not cucumbers again. Keep looking. Wait, there's... Right, I've got it. Okay, that's... You need it for the crypto cash machine. Every time I think I understand this world a little better, something like this happens, and I can't even ask Pi to explain it to me. Wait, wasn't the door to the ladies' room here a minute ago? No dobra, ale dostaliśmy jakiś przedmiot. Łańcuch blokowy. Kurde, nie chcę wiedzieć, gdzie on to trzymał. I still don't want to take a closer look at the blockchain. Okay. Wait, haven't I been here before? Dobra. Możemy w takim razie zdobyć pieniążki. No tak, faktycznie, jest w takim samym kształcie. How'd that go again? The blockchain has to be inserted here. It's ready for use, but I don't think I can get those click coins just like that. Now the wallet is full to the brim. Okay, zdobyliśmy kasiorkę. Finally, a wallet that's not empty like my other one. Dobra, zobaczmy, co musimy zrobić dalej. BJ jest zamknięty w lochu w tunelach. Muszę podążać za wskazówkami Nari. Okej, wydaje mi się, że sobie wykonamy teraz to zadanie. Wejście do ciemnej sieci znajduje się w tunelach biegnących pod New Lost Wages. Może ktoś w siedzibie pomoże mi ją znaleźć. Lefty. Ale dobra, zajmijmy się tym zadaniem. Cofnijmy się z powrotem do tunelów. A ja sobie rozpiszę to, co powiedziała Nari. Okej, poczekajcie chwilę. No dobra, jestem z powrotem. Rozpisałem sobie to, co powiedziała Nari. No i zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Czyli tak. Według mojej rozpiski powinniśmy udać się w pierwszej kolejności na północ. This looks familiar. W pierwszej kolejności na północ. Wait, haven't I been here before? Poczekajcie, północ to może być południe.
Skoro wyszliśmy tamtędy, Larry był odwrócony w tą stronę, to może my powinniśmy iść w dół. I think I'm walking in circles. Tylko nie wiem, jak to się ma do tych dźwięków w tle. Szczekanie, iskry. Okej. Według mojej rozpiski dalej powinniśmy iść na południe. Następnie na zachód. Czyli tak, obeszliśmy sobie wszystkie kierunki raz, a Nari mówiła, że dwa razy, tak? Czyli po raz kolejny musielibyśmy udać się na zachód. Następnie na północ, wschód i południe. Wschód i południe. This looks familiar. Jeżeli wszystko dobrze zrobiłem, to wchodząc tutaj, powinniśmy trafić do BJ'a. BJ? Is that you? Leave me alone. To ja, twój stary kumpel, Larry. It's me. Your old buddy Larry. I know. That doesn't help. Go away. Say, do you by any chance remember the Prune Master password from back in the day when you were CEO? Oh, so that's why you're here. You want to use me, the great Larry Laffer. First he blows the most important keynote of my career. Then he blows up my villa. That belonged to Faith. And now he doesn't want to free me. No, he wants the master password for me. And what makes you think I just give it to you like that? W imię walki z opresją, w imię słusznej sprawy, nie dramatyzuj mazgaju. Don't be such a baby, paper man. Bah, you're the paper man, not me. Now go away, leave me alone. I'm the victim here, a prisoner of the system. He's got the whole drama thing sewn pat. What happened to you? You left Camp Com so suddenly. Out of the goodness of my heart, I wanted to help this good-for-nothing bartender fix up his pathetic bar. How does he thank me? He chases me away. And then my yacht got caught in a huge storm. It sank, and I ended up on this island at this really weird hotel. That is one persistent storm. I thought to myself, this washed-up island has potential, but it needs something to draw people here. There was some legend about a cavern of cosmic cognition, and I immediately thought, bam! A galactic festival. And then it all went wrong. Due to circumstances beyond my control, of course. Of course. So I took the last boat back to New Lost Wages. I thought to myself, if anyone appreciates my experience and my talent, then it's my old company. Doesn't look that way. Now go away. Nie, nie odejdę. My cię naprawdę potrzebujemy. Listen. To wszystko wina Faith. Wszyscy wiemy, jaki z ciebie geniusz. Weź się w garść. A może troszeczkę mu posłodzimy. We all know what a genius you are. Well, you're right about that. I wasn't able to reach my full potential when I was at Prune. But you were, before Faith hired you, you were an actor? Yeah, so what? Ale rola prezesa nie wyszła ci na dobre. Czyli cały ten czas nosiłeś maskę, zdejmij ją. Za występ w Prune należy ci się Oscar. Byłby ze mnie wdech aktor. You should have won an Oscar for the Prune gig. You really think so? You were a totally convincing CEO. I would have bought any Pi phone you ever produced. Thanks.
Finally, someone appreciates my efforts. Ugh, Faith was always so critical. I make one small mistake in the city, and she turns it into a major drama. You've had a really rough time, BJ. Someone like you belongs at the head of Prune. Someone who knows the master password. Of course I know the master password. It's a... You nearly had me fooled, Larry. But the revolution needs it. What revolution? The resistance movement against Wang. Who's behind it? Ja, Faith, Lefty. Nari, musisz objąć dowodzenie nad ruchem. To wspólna inicjatywa. You have to step up to head up the movement. You're not wrong there. Nobody knows Prune better than I do. No one's a better organizer than I am. And I've got a score to settle with Prune. That's what I'm telling you. But just answer me one more question, Larry, and I'm in. Sure. If you really think I'm the right man to lead the revolution. Of course. And you know me so well. Best buddies. And we share the most intimate secrets. So what the hell, right? Then I'm sure you know when it's my birthday. To podchwytliwe pytanie. Nie masz urodzin, bo jesteś klonem. Pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego. 5, 6, 7, 8, 9, 10, a wiesz kiedy ja mam urodziny? 11, 12, 13, pechowa data, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, czy to się kiedyś skończy? 21, 22, 23, 25, 26, 7, 8, 9, zaraz czyżbym zapomniał jakiegoś dnia? Nienawidzę urodzin 30, 31, 32, bo jesteś wyjątkowy. On a 32nd, because you're so special. You're starting to make things up. Czyli coś musimy wybrać, o kurczę no. Nie wiem, kiedy on ma urodziny. I don't care. You shouldn't. Ale coś jednak muszę wybrać. That's a loaded question. I don't think so. Nie masz urodzin, bo jesteś klonem. You don't have a birthday because you're clone? I'm all natural. Kiedy on może mieć urodziny? Czy ja mam jakąś podpowiedź? Na pewno to było w pierwszej części, ale już nie mam takiej wielkiej pamięci, żeby to sobie przypomnieć. Do you know when my birthday is? Yes, I do. But I don't give you anything out of principle. Który my dzisiaj mamy? Który my dzisiaj mamy? Dzisiaj jest 15 lutego. On a 15th. You're right. Oh, really? That doesn't surprise you now, does it? You did know it. Or should I ask the question again? No, it's all fine. The revolution needs you. Then I shall heed the call. Now all I have to do is get you out of that cage. No need. It's unlocked. What? They forgot to lock it. Then why didn't you just leave? Because I don't feel like anyone takes me seriously. They don't even bother to lock me up. All the more reason for me to stay here. Okay, but I think you should come with me, okay? Okay, fine. BJ! BJ? Mr. Jobs? I found him. Don't worry, people. I'm here now, and for now, our odds have gone way up. Our? Larry, you were supposed to get the master password. Okay, from now on, you all report directly to me. Not him! Sam ze mną przylazł, przyczepił się jak rzep psiego ogona. Jego cela była otwarta. Jak chcesz, mogę znów go zamknąć. I can lock him up again if you want. Oh, just forget it. He's here now, we'll just have to live with it. Just make sure he doesn't leave this room. Team, status update. We need the master password first. Oh, of course. It's storefront unpaved. Hey, that's the same password the cop here uses. Then they plagiarized it. Oh, yeah, I remember now. Okay, Larry, we've got that cleared up. I'm ready to take a closer look at the plans for our revolution. Where can I find everything? Mr. Jobs? Maybe you could just wait back there a bit? I'll get everything ready. Great. Wszystko przygotuję, tak?
ciemna sieć. Wejście do ciemnej sieci znajduje się w tunelach biegnących pod New Lost Wages. Może ktoś w siedzibie pomoże mi ją odnaleźć. Hey, Nari! Przypomnij mi, jak znaleźć ciemną sieć. See you later! See you later! Leftiego możemy poprosić o pomoc. Lefty! Lefto! El Comandante! Ale nie ma w ogóle takiej opcji. I have to go! Chyba, że... I was wondering if you could draw directions to the darknet on here? Of course! My directions to the headquarters obviously worked, and I didn't even have time to finish them. And that really didn't lead you into the pit of death? No, I got here in one piece. Good thing, too. Give me that, and I'll map out the way to the darknet for you. One that avoids the pit trap. It's a real downer. Here. Thanks. It'll be child's play for you. No, obvious. But remember, you have to go through Tor to get into the darknet. That's what Nari said, too. You're a resourceful guy. She said that, too. Spójrzmy zatem na mapkę. These are the directions from El Comandante. Wow. No, mapka zdecydowanie teraz się bardziej różni. Mamy dwa elementy, na które musimy zwracać uwagę prawdopodobnie. Na przykład kibel i żarówka. To nie możemy iść na północ. Muzyczka i pociąg. Nie możemy iść na północ. No dobra. Mysz i pułapka na myszy. Nie możemy iść na wschód. No dobra. Myślę, że sobie poradzimy. Call the marketing department. I have a great idea for a logo. Okay, she'll be right there. Myślę, że jakoś sobie poradzimy. Do labiryntu. Spukiwana woda. Chcesz jeszcze jakieś znaki szczególne? Odgłos spukiwanej wody. Czy mamy tu gdzieś żarówkę? Mamy żarówkę. Czyli nie możemy iść na północ. Mamy też znak chiński i mamy takiego stworka. Beczka niebieska i beczka żółta. Czyli na pewno nie możemy iść na północ. Beczka niebieska i beczka żółta. Jest beczka niebieska, ale nie było samochodu. Więc teoretycznie na południe byśmy mogli iść. Bo obstawiam, że muszą występować dwa elementy w jednym pomieszczeniu, które sugerują, że tam nie mogę iść. Czyli mamy tak, znak chiński, stworka, flegma. Kurde, dużo tych elementów. Znak chiński, serce. Flegma i beczka, czerwona beczka. Stworek i odgłos policyjny. I teraz tak, wiem, że nie mogę iść na północ, więc albo wschód. No i w sumie tylko wschód. This place is very confusing. Przejeżdżający samochód. Mamy dwie beczki. Przejeżdżający samochód. I mamy beczkę niebieską. Czyli nie możemy iść na południe. Okej, zdecydowanie. Zdecydowanie nie możemy iść na południe. Strzałka w prawo. Strzałka w prawo. I zielone światło. Czy mamy tutaj zielone światło? Nie, mamy czerwone. Czerwone światło i strzałka w lewo. Okej.
czyli na pewno nie mogę iść na południe. No dobra. Wschód czy zachód? Pyk, pyk. Dobra. Mamy jęki. Jęki, miłość. Miłość i chiński znak, czyli nie mogę iść w prawo. Nie mogę się tutaj cofnąć. Dobra. Strzałka w prawo, strzałka w lewo i światła. Mamy światło czerwone i mamy strzałkę. Czyli nie możemy iść na południe. Okej. Czyli to i południe już sobie odrzucamy. Dalej. Kolejne znaki szczególne. Mamy chyba flegmę, tak? I stworka. Nie, mamy stworka na pewno. Stworek i odgłos policyjny. Tego nie było. Czyli wiem, że tu i tu nie mogę iść. Chodźmy na północ. W końcu udało mi się dotrzeć do Darknetu. Wiecie co, zrobię sobie save'a. You will need to go through Tor to get into the Darknet. Brama do ciemnej sieci. Wow. Welcome. Terminal. Looks like a hammock, but I shouldn't use it like one. The darknet looks shifty. W sumie to nic więcej tutaj nie ma oprócz hamaku i tego terminala. Welcome to the Leisure Suite Darknet. What can I do for you today? Wybierz produkt. Please select a product. Ruch Omat Deluxe, barbarzyński trunek, paliwo do piły łańcuchowej. Łącznik żeńsko-żeński, dmuchana lalka BJ'a, dildo o zapachu sera, noszona bielizna. No, I already have enough dirty underwear of my own. No dobra. My chyba potrzebujemy tego. Only one product left in stock. How would you like to pay? Kapslami. Może mógłbym zapłacić w naturze, moim grubym portfelem. With my bulging wallet? Transaction complete. Enjoy your product. Please come again soon. Whoa. It's a good thing I know a lot about technology. To taki wielki dildos. Male female is more my thing. The wallet's empty. Okej, moi drodzy, troszeczkę pobłądziliśmy po labiryncie. Na szczęście mamy już to za sobą. Mam nadzieję, że więcej nie będę musiał tam wracać i po raz kolejny błądzić po tym tunelu, bo to było... to było okropne. Strasznie mnie to denerwowało. Słuchajcie, w tym miejscu kończymy ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!